Teraz przedstawiam naszych gości na konferencji. Z nami są trener Warty Poznań, pan Dawid Szulczek. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry witam. A także trener Lecha Poznań Mariusz Rumak. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. I oddajemy już teraz Państwu głos. Zachęcamy do zadawania pytań. Mikrofon jest na sali. Proszę oczywiście się przedstawić, podać nazwę redakcji. Joczemko kibic poznański. .pl. Zacznę nietypowo od podziękowań dla pana trenera Rumaka. W imieniu dziękuję. mojego portalu za wypromowanie naszego młodego współpracownika Mikołaja Dudy. Tak, tak. Temat rozmowy. Zbudowałem, z nim, zbudowałem jego karierę. Temat tak, ogólnopolski. Tak, zdecydowanie. Się Także bardzo serdecznie dziękuję w jego imieniu. No to ustaliśmy, tak? Ustaliśmy, że, że musimy tego młodego człowieka wypromować we dwóch, więc <laughs> udało nam się, udało nam się, zdecydowanie. <laughs> dziękuję bardzo. I teraz pytania najpierw może do Pana. Dwa podstawowe tematy, czyli... Stan zdrowia zwłaszcza w kontekście Mikaela Iszaka i druga rzecz skuteczność. Domyślam się, że mocno pracowaliście nad tym zagadnieniem. Jak pierwszy temat będzie bardzo szybko, bo tak naprawdę nic się nie zmienia w kontekście tego, co było w poprzednim tygodniu, więc, więc tutaj. Bardzo ciężko mi się o tym mówić, bo, bo tak naprawdę ja wiem, że wszyscy yy, czekamy nie tylko na Mikaela, ale na, na wszystkich kontuzjowanych piłkarzy, na Afonso, na, na Filipa, natomiast nic z tygodnia na tydzień nie jestem w stanie powiedzieć więcej niż, niż tydzień temu, więc, więc sytuacja kadrowa, jeżeli chodzi o kontuzjowanych piłkarzy jest taka sama. Wraca, jeżeli mówimy o, o, o sytuacji kadrowej, to wraca Filip Marfiński. I, i reszta zawodników jest, więc jeżeli chodzi o kontuzję, to, to nie mam żadnych dobrych wiadomości. Natomiast jeżeli chodzi tak, jeżeli chodzi o, o te minuty, w których nie strzelamy bramek, jesteśmy bardzo świadomi tego, co się dzieje, nad czym trzeba pracować i uwierzcie mi, każdy trening jest temu poświęcony i mam nadzieję, że już w piątek uda nam się trafić do bramki, bo musimy trafić. Dziękuję i pytanie do pana trenera Szulczka. Może się zrodzić nowe polskie przysłowie do ośmiu razy sztuka. Za ósmym razem warta może zdobyć. Jakieś punkty w meczu z Lechem, dotychczas się to nie udawało i czy dla Pana fakt, że Lech ma określone pro problemy kadrowe ze skutecznością nie stwarza nadziei, że właśnie teraz, bo kiedy jak nie teraz? No Jak przychodziłem do Warty to pamiętam, że przed meczem z Rakowem wszyscy mówili o tym, że chcieliby, żebyśmy w końcu strzeli Rakowowi gola, bo była taka passa chyba 7 czy 8 meczów przegranych do zera a potem zremisowaliśmy najpierw u siebie, potem zremisowaliśmy w Częstochowie, aż w końcu wygraliśmy z Rakową i teraz mamy trzy mecze z rzędu z pięcioma punktami, więc uważam, że każda passa ma swój koniec i może Lech zakończy pasę bez strzelonej bramki, ale my może zakończymy tą pasę bez punktów. Grzegorz Słasik z Radia Poznań, dzień dobry. Panie trenerze, do Dawida Szulczka pytanie. To tak się właściwie samo narzuca po, po ostatnim meczu z ŁKS-em, gdzie jesteśmy z nim jeszcze... No nie powiem, że na świeżo, ale był przecież w poniedziałek, gdzie zagraliście najbardziej ofensywny mecz od niepamiętnych czasów, a go nie wygraliście. Byliście krytykowani za pasywność w ataku, a to przynosiło punkty. Więc co pan sobie teraz myśli przed meczem z Lechem Poznań przy Bułgarskiej? Najlepiej byłoby połączyć styl. Z UKS-u, czy z tego meczu z jesieni jeszcze ze Śląskiem, bo też wtedy ten mecz wyglądał podobnie i w statystykach, i wizualnie, z tym, jak robiliśmy punkty wcześniej. Więc nie mam nic przeciwko, aby ten mecz z Lechem wybrać najlepsze momenty z tego spotkania z UKS-em, z Rakowem i po prostu też strzelać bramki, bo to na pewno jest rzecz, której nam brakuje. Ale Adam z Relak już niebawem wróci, więc jestem przekonany, że wszystko będzie dobrze w tym sezonie. Dzień dobry, trenerze Rady Klaudański, Poznański Ekspres. Ja bym chciał do trenera Rumaka najpierw zadać pytanie. Czy czuję taką presję związaną z tym meczem w kontekście tego, że brak wygranej w Derbach może gdzieś tam wyłączyć Lecha z tej walki o Mistrzostwo Polski? Nie. Takiej presji nie czuję. Czuję taką presję jak co tydzień, że Kolejusz, Kolejusz jest takim zespołem i to jest taki klub, który musi każdy mecz wygrywać. Więc presja jest taka sama. Będę miał pytanie do trenera Szulczka, może takie trochę nietypowe, no bo wiemy jak sytuacja w ekstraklasie wygląda. Warta jako tako jest klubem taki postrzegany z dołu tabeli i wiemy, że w tych klubach często trenerzy się zmieniali tak historycznie, a tutaj wiemy, że mamy tu wspólną taką tradycję, że trenerzy mają razem te konferencje, a trener tak naprawdę już siada tutaj z trzecim trenerem Lecha Poznań i, i się czuje się nietypowo, widząc to, że tyle czasu już tutaj pracuje, w przeciwieństwie do tego, ile pracują trenerzy Lecha. Mam dobre kwity na ludzi zarządzających wartą, więc siedzę kolejny, kolejny raz. No, oczywiście żartuję. Dla mnie jest to na pewno duża nobilitacja. Jestem bardzo wdzięczny, że otrzymałem taką szansę. Staram się tą szansę codziennie spłacać, natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że my również mieliśmy swoje kryzysy, mieliśmy taki moment chyba sześciu meczów bez zwycięstwa na przełomie sezonów. Był moment, kiedy były trzy porażki z rzędu, raz, drugi to wszystko działo się w okolicach maj, wrzesień. Eee, po prostu no, jak w Lechu jest taki moment, to się zmienia, a Warcie się nie zmienia, bo w Warcie też e, znamy swoje miejsce w szeregu. Wiemy, że czasami takie momenty mogą e, nas dopaść, a e, no, Lech po prostu grał mistrzostwo i musi wygrywać wszystko, a Warta może wygrywać czasem, bo grał utrzymanie. Dzień dobry, Mateusz Dukat, News.pl. ja bym chciał spytać trenera Szulczka jeszcze o stan zdrowia Adama Zrelaka, dopytać, mówił tutaj trener przed chwilą, że niebawem wróci i wobec tego czy jest szansa, że zobaczymy go już jutro chociażby w jakimś mniejszym wymiarze czasowym? Nie ma takiej szansy, ale wygląda jak maszyna i jak wróci to myślę, że w tym sezonie już pewnie nie nadgonie Esposito, ale będzie jeszcze dużo dobrego w stanie dać Warcie. Antoni Malinowski, portal Straklasa. Ja mam też pytanie do trenera Szulczka. Panie trenerze, ja bym chciał zapytać o ten krótki, trzydniowy okres przerwy pomiędzy meczami z ŁKS-em a z Lechem i czy to wpłynęło jakoś na przygotowanie do tego jutrzejszego spotkania? Tak, miało to wpływ, bo my jak mamy dużo czasu, to się lepiej przygotowujemy. Myślę, że widać to było po pierwszym spotkaniu z Rakowem. Widać to też było wtedy, kiedy mamy dłuższy mikrocykl. Teraz powiedzmy, że ŁKS, graliśmy generalnie, dużo dobrych rzeczy było, tylko byliśmy nieskuteczni. Natomiast jeśli chodzi o samo spotkanie z Lechem, no to też już jest kolejny mecz, wiemy jak Lech gra. I mamy dużo rzeczy, które już robiliśmy z Lechem dobrze, więc mam nadzieję, że te rzeczy, które były dobrze robione, wystarczy po prostu przypomnieć i... To wystarczy, żeby, żeby dobrze wyglądać w meczu. też trzeba brać pod uwagę, że inaczej się przygotowuje, jak się ma 7-8 dni, bo, bo wtedy jest mikrocy, gdzie jest normalna gra, gdzie jedna drużyna może imitować przeciwnika, gdzie my skupiamy się na, na naszych założeniach. No a teraz, tak naprawdę, stały fragment gry. Krótko tylko rzeczy związane z tym, jak chcemy się wybronić przed lechem i ewentualnie gdzie ich ugryźć. No, i tyle do roboty. Dzień dobry, panie trenerze. Maciej Rejman, Głos Wielkopolski. Ja mam pytanie o skrzydłowych. Bo y, mówi się, że... Znaczy jest taka powszechna opinia i to widać też po, po tych meczach, że y, ten lech jest taki przewidywalny. Lech jest przewidywalny, no bo właściwie y, w ataku ma ten jeden schemat. Y, piłka idzie na, do, do, na prawe skrzydło. Tam jest... Tam jest... Y, tam jest Golizade albo Hotic, markując wód. Jak się nie uda, podają do tyłu. Czy y, miał pan taką myśl, żeby może wreszcie zagrali lewy, y, lewy skrzydłowy na lewej stronie, prawy skrzydłowy na prawej stronie? No bo brakuje tych dośrodkowań spod y, linii y, bramkowej. Właściwie to robi tylko albo Karszczem, albo, albo czasem Pereira. Czyli pytanie jest o, ty, o to, czy, bo takie długie pytanie, czy miałem, y, miałem pomyśl, żeby zmienić strony skrzydła. Tak, tak. Rad... Ja, tak y, myślę, że ten dostał już w jaki sposób gramy. Tak, pewną informację. Czyli tam podajemy do koła on wycofuje, on do tyłu, jak może to nie może, ale jak może, to środkuje. tak. Nie, no pewnie. Oczywiście znamy się długo, więc pozwoliłem sobie taki mały żarcik. Oczywiście, że tak, więc... Y, Szukamy cały. Bo tak, yy, mamy świadomość tego, że poprawiliśmy defensywę, poprawiliśmy moment, w którym tracimy bramkę. Natomiast zdecydowanie yy, ten moment, w którym jesteśmy przy piłce, czy w ataku pozycyjnym, czy w ataku szybkim, po odbiorze piłki, tam jest dużo mankamentów i poszukujemy rozwiązań. Jedno to jest oczywiście forma zawodników. Tak, ich yy, ich taka pewność siebie w grze jeden na jeden i tworzenie przewagi w ten sposób, a drugie to są optymalne wykorzystanie tego potencjału, który mamy. I tak jak Pan słusznie zauważył, i czasami jest tak, że lewonożny zawodnik gra ja po prawej stronie, prawonożny po lewej, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Niezwykle tak jest, tak, tak. W końcówce w meczu z górnikiem już było odwrotnie. Co też nam nie dało tutaj poza, poza sytuacją Szymiego, w której Chris był blisko, niego tam sfaulował, ale był blisko. Żadnych tutaj sytuacji. Więc proszę mi wierzyć, mnóstwo wariantów. Rozmawiamy, ćwiczymy, po to, żeby, żeby Lech był bardziej groźny z piłką. Dzień dobry. Bartosz Kieski, Głos Wielkopolski. Ja chciałbym wrócić w sumie do kącika medycznego i kącika absencji. Pytanie do trenera Szulczka, kto nie będzie mógł zagrać w meczu, kto narzeka na urazy i jak będzie wyglądał mniej więcej skład, nie, nie, nie pytam o jedenastkę oczywiście, taki szerszy skład na mecz z Lechem. Tylko z i przybyłko są poza dwudziestką. Michał Kopczyński wrócił już do treningów. Wszyscy pozostali zawodnicy, którzy byli dostępni ostatnio, teraz też są dostępni. A skład no, pewnie w dwudziestce będzie może jakaś jedna, dwie zmiany, ale, ale to wszystko. Pytam w woli uściślenia. Y, Filip Borowski jest, y, może zagrać w meczu z Lechem Poznań, nie ma zapisów w kontrakcie, aby nie wystąpił w tym meczu jako wypożyczony zawodnik Lecha? Nie wiem jak wyglądają zapisy, ale mam informację, że nie może. No, to jeszcze mam pytanie w sumie takie ogólne do obu trenerów. Co trenerzy myślą w ogóle o takich zapisach w kontraktach zawodników? Czy to w ogóle jest w ogóle potrzebne, czy nie? Wiem, że, że trenerzy nie mają na to wpływu, ale jak trenerzy się w ogóle na to, na to, na to patrzą w ogóle? co ja się orientuję, nie można zawodnikowi zapisać zakazu grania w meczu w kontrakcie, można zapisać karę jakąś tam karę czy inaczej zobowiązanie finansowe dodatkowe to nie jest kara. dodatkowe zobowiązanie jeżeli zawodnik zagra i tak pamiętam taką historię kiedyś jak, jak Kamil Grosicki był pożyczony do Jagiellonii i grał na Legii i prezes zapłacił i prezes Jagiellonii zapłacił za to, żeby Kamil mógł zagrać zagrał w bramkę więc takie historie się zdarzają więc z tego co ja się orientuję jest to niemożliwe jest to niezgodne z prawem zapisanie, zapisanie takiego paragrafu w kontrakcie Natomiast mogą być dodatkowe chociażby koszty związane z tym, że jeżeli ktoś zagra w tym meczu. No to być może. Ale nie jest. wiem, jak jest. Nie wiem jak jest. Być Dobrze. może tak jest, też nie wiem jak jest. Wiem, że Filip nie będzie grał w tym meczu. Dzień dobry panowie Mateusz Zeta wyborcza. Na początek do trenera Rumaka. Pytanie. Mówił trener już tutaj, że Lech obecnie ma duże. Ma problemy z tym atakiem pozycyjnym, z kontratakiem. Ja właśnie o kontratak chciałbym spytać, bo pamiętam, jak przyszedł przejął trener Lecha Poznań, rozmawialiśmy, że Takim jednym z największych mankamentów lecha Johna Van Den Broma, była właśnie ta organizacja po przejęciu piłki i wyprowadzanie szybkich ataków. Niedługo minął trzy miesiące wspólnych treningów pana z zespołem, i na podstawie tego, co działo się między innymi w meczu z Górnikiem, bo takich szans na kontratak było kilka, i były dosyć szybko w zarodku gaszone. I jak ocenia Pan postęp zespołu w tym aspekcie przez te trzy miesiące? Postęp najłatwiej ocenić w kontekście tego, jak wykonujemy to w meczu, bo o treningach można sobie historię opowiadać. I wielokrotnie w treningu to jest dobrze rozwiązywane, natomiast widzę, że tracimy pewność siebie i też niepotrzebnie czasami utrudniamy sobie sytuację, nie szukamy prostych rozwiązań w kontrataku. I taka sytuacja była. I na Rakowie w pierwszej, od razu w pierwszej minucie meczu i na meczu z górnikiem. Więc jeżeli uda nam się przełożyć to, co robimy na treningu i te zachowania i te zasady, na mecz, to wtedy będę mógł powiedzieć dopiero, że jest postęp. Tak? Na dzień dzisiejszy to by było opowiadanie sobie historii, więc yy, ciężko mi ocenić, czy jesteśmy lepsi, bo to mecz pokaże. Ja nie wiem, jak za trenera van der Bruma wyglądał kontratak w treningu. Tutaj wielokrotnie jest to dobrze rozwiązywane, natomiast musimy to przełożyć na mecz. I do trenera Szulczka pytanie. Już w pewien sposób to pytanie padło wcześniej, ale chciałbym yy, dopytać jeszcze bardziej, no bo Warta Poznań często korzysta na tym, że przeciwnicy wychodzą na boisko z tą myślą, no jak nie z Wartą, to z Kim. I jeżeli nie wychodzi w czasie meczu, pojawia się frustracja na boisku i, i Warta korzysta na tym. W tym meczu jest tak, że to bardziej Lech może powiedzieć, bo oczywiście wy nie wygraliście siedmiu derbów z rzędu, ale to bardziej Lech może powiedzieć, no skoro siedem razy Lech Poznań wygrał w tych meczach. z... Derbowych, no to z kim się przełamać, jak nie, jest wartą poznań. I czy trener odbiera to jako korzyść Pana zespołu w tym konkretnym meczu? No, często na wyjazdach jest tak, że jak przeciwnikowi nie układa się mecz, to kibice gospodarzy nie do końca pomagają. Wyjątkiem chyba był mecz z Widzewem, gdzie przez cały mecz kibice Widzewa mocno wspierali, ani przez moment, nie pamiętam sytuacji, żeby, żeby zaczęli deprymować swoich piłkarzy. Natomiast na innych stadionach, jak Warta prowadzi albo utrzymuje się remis, a jeszcze jak stworzymy jakąś sytuację, to zazwyczaj pojawiają się gwizdy i taka popularna przyśpiewka w kierunku piłkarzy gospodarzy, więc to nam na pewno ułatwia. Myślę, że to też widać po wynikach tych meczów wyjazdowych, że nam jest trochę łatwiej grać na wyjeździe niż w Grudzisku. Natomiast no te mecze z Lechem, one zawsze były wyjątkowe ale nie chciałbym, żeby moi piłkarze podchodzili do tego meczu tak, że to jest mecz wyjątkowy. Po prostu mamy wyjść na boisko i z odpowiednim pokorą, ale bez takiego uczucia, że, że mamy lekki paraliż, bo też we wcześniejszych meczach się to pojawiało. A uważam, że stać nas na to, żebyśmy grali chociażby tak jak rok temu. Rok temu ten mecz był całkiem dobry, mimo że przegrywaliśmy 1-0, mieliśmy swoje sytuacje, żeby wy wykorzystać jakąś jedną z okazji, na przykład doprowadzić do remisu, drugą bramkę straciliśmy dopiero w końcówce, więc... No liczę na to, że wyjdziemy na Lecha z podobnym nastawieniem jak na Raków. Ja że pan, ja myślę, że pan ten, przepraszam ja chciałbym się odnieść do tego co powiedział pan ten Szulczyk, jeżeli mogę, bo to jest bardzo myślę ważny przekaz i ja ufam, że yy, i zawsze ufałem kibicom kolejorza, że będą wspierać zespół i w tym meczu będzie to bardzo, yy, bardzo ważne dla nas. My będziemy robili wszystko, żeby na to zasłużyć, ale to bardzo dobrze te mecze scharakteryzował pan ten szulczek. Że, że to jest tak, że jak warta przetrwa 15, 20, 30 minut, to często nie tylko na w Poznaniu, ale generalnie się dzieje tak, że, że kibice zaczynają domagać się od swojego zespołu, nie wiem, większego zaangażowania, to jest piłka nożna i, i ten mecz można złamać w 60 minucie, w 70 minucie i w 45. I to dobrze pan ten tutaj zauważył, że to często pomaga przeciwnikom w momencie, kiedy kiedy. Kiedy twoje kibice zaczynają troszeczkę domagać się od ciebie większej energii, natomiast wielką sprawą jest to, że gramy na bułgarskiej i gramy przed kibicami kolejorza, którzy wspierają swój zespół i ufam, że w tym meczu też tak będzie, bo moi e, piłkarze czują wielką odpowiedzialność za to, co się dzieje i w jaki sposób grać na tym stadionie i w jaki sposób walczyć o każdy centymetr i tak będziemy to robili w tym meczu. I e, wiem, ufam. Że kibice będą z nami do ostatnich sekund i my zasłużymy na to, żeby, żeby świętowali po tym, po tym piątkowym meczu. To na koniec krótkie pytanie do obu trenerów. Kto jest faworytem piątkowego meczu? No, Lech jest faworytem, natomiast my chcemy sprawić niespodziankę. Lech jest faworytem. Dziękuję. Dziękuję w takim razie... Dziękuję. Jeszcze a jeszcze ostatnie. są, no to dobra. Nie, nie ostatnie a. jego było faktycznie, a nie ten, tak? Ale. To przepraszam. Sumie... Byłem przekonany, że pan już mówi, że ostatnio się mówiliście. Nie? Nie, znaczy, do trenera Rumaka jeszcze jedno pytanie a, no to nie, to mi chodzi po głowie. Na ile pan cały czas szuka optymalnego ustawienia? No, wiadomo, że taki największy szok przy zmianie składu musiał nastąpić po meczu z Rakowem. I też rozbudowując to pytanie, czy pan cały czas wystawia czasami zawodników, których na dobrą sprawę nie wystawiłby pan ze względu na formę, ale nie ma wyboru. Nie mam, na pewno nie ma komfortu dostępności wszystkich zawodników w kontekście kurazów. Tak? Tutaj na pewno nieobecność jednego z najlepszych napastników, jak nie najlepszego napastnika w Polsce, Mikaela Iszaka, jest dużym osłabieniem zespołu. Nieobecność Afonso Sonsy, na pewno sprawia, że ta kreatywność w tej trzeciej tercji jest, jest zupełnie inna, bo to jest chłopak, który widzi rzeczy szybciej i potrafi zagrać piłkę, który niewiele ludzi w Polsce jest w stanie zagrać, więc nie ma tego, tego komfortu. To, to jasne, to co Pan powiedział, no bo w takim meczu muszą być zmiany. Często te zmiany są też podyktowane tym, w jaki sposób chcemy grać i w jaki sposób chcemy ten mecz, ten mecz nasz prowadzić. Ja mam ten przywilej, że mam w kadrze zawodników. Praktycznie każdy może zagrać. Od pierwszej minuty i każdy każdego dnia pokazuje, że, że na to zasługuje, a później moją rolą jest wybrać tych, tych właściwych.